has been recognized, having earned a spot on the roster. Your thoughts? Dziwnie akurat się złożyło, że akurat teraz włączyła mi się jakaś konferencja, jak tylko wszedłem do kariery, więc przeczytam jeszcze raz. Po zakończeniu tej gry... jakaś komisja wyznaczyła roster, bodajże to jest jakby skład, tutaj mogę się mylić w tym akurat znaczeniu, do gry rookies, czyli nowicjuszy w czasie weekendu gwiazd, że ostatnie moje występy podobają się wszystkim i jaka jest moja opinia do tego, czyli po prostu będę w rookie show po prostu występował. Wow, man, what an honor, huh? Well, I'd like to send out my thanks to the selection panel for recognizing my performance this year. Being selected is a great thing for me, and also for the team, you know? I'll be out there giving 110% for the fans. They deserve it. I'm pumped, man. Can't wait for the game. Let's do this thing. Jak zawsze emocje na twarzy, ale nie, powiem wam, że i tak super. Od razu, poza tym cześć, witajcie, z tej strony Jacob. Dzisiaj oczywiście zagramy kolejny mecz i doładujemy sobie troszeczkę... Rising Star Game, dokładnie. Dobra, słuchajcie, dzisiaj poprawimy trochę postać. 3500 VC, jak widzicie, na moim koncie, bo ponownie otworzyłem, 1400 VC wpadło, bo to w tym codziennym na telefonie otwieraniu. Parę mecz obstawiłem, też wygrałem, także 3500 na naszym koncie, więc trzeba oczywiście coś tutaj wydać je, prawda? No to pierwsze pakujemy, żeby na maksa już mieć shot in traffic. Żeby już to nam nie sprawiało problemów, mamy drugą już chyba wymaksowaną rzecz. Wiem, że niektórzy mogą uznać, że to nie jest jeszcze aż tak potrzebne, ale zawsze miło, jak widzicie, tutaj już nie ma nic do dodawania. Tutaj może coś do strzału, bo ostatnio te mi strasznie dobrze wychodziły, więc chętnie je tutaj sprawię, żeby były też na maksa, czyli medium shots. No, 800 nam zostało, niewiele, no ale to styloma chyba zostaniemy, jakby coś się działo, zawsze warto trochę mieć, nie wiem po co, takie z RPG-ów chyba mam, że zawsze trzeba zostawić troszkę kasy, jakby mikstury trzeba było kupić, wiem, że totalnie związane, no ale co z tego. Dobra, a może danki troszeczkę poprawimy, a wiecie co, poprawimy danki, plus 5 do danków, ostatnio też nawet trochę ich robimy, więc co za problem. No i zaczynamy grę już po tym, jak się to zasejwuje. Słuchajcie, jak widzicie, teraz NBA pojawia się co dwa dni, bo niestety nie mam czasu i nie ogarniam troszeczkę tych filmików, więc musicie mi to wybaczyć. Ja i tak staram się robić jak najwięcej, jak najlepiej. I teraz mam zamiar zagrać jak najlepszy mecz w tym odcinku. Jack, how's it going, man? Chilling, just getting ready for another win tonight. Masz na myśli kolejną grę. Oh, you mean the game after this one? Cause the only W you get in the night is worked, homie. You know, you always got the most confidence before the game. And then after that, boy, you always deferring to me like you should. Come on, man. If by defer you mean dominate, then yeah. Come on, man. You know you're scared when you see me coming up on the schedule. Don't try to deny it, baby. True. I always got you circled on the schedule, but it ain't because I'm afraid. It's because I can't wait to beat you with one of your little wages. Now, what is it gonna be tonight? All right, man. Let's just go with points. All right. Loser has to post all over social media how the winner is the best scorer in the league and how much he's learned just from watching. Yeah. Oh my God. This is gonna be easy. I'm in. Hey, this is gonna be. You all talk, Jack. All talk, man. Czyli musimy zdobyć jak najwięcej punktów, żeby pokonać Elisa. No dobra. Będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie. No oczywiście, Portland Trail Blazers kontra Minnesota Timberwolves. No ale nie ma go w startowej piątce. O tyle dobrze. No. Zaczynamy. Dobra. Matthews.
Portland wygrywa 6 punktami. No i Ellis mnie faulował. Pierwszy. No nie. Czemu wcześniej miałem gorszy rzut i w... No. Pierwsza trójka, tak jak mówiłem. Trzeba zacząć rzucać. No. I są punkty. No, zablokowany. Ale nie do końca. No. Proszę bardzo, trójka. Uuu, zablokowany Ellis po raz kolejny. Oho, są punkty, ale nadal słaba ocena. Zero asyst. No i połowa za nami, 9 punktów zdobytych, ale nie potrafi, nie 11, przepraszam, nie potrafi asystować, coś mi dzisiaj to nie wychodzi. Mam nadzieję, że druga połowa będzie lepsza. Jeżeli tam powiedziałem druga połowa, to wybaczcie, oczywiście chodziło o drugą kwartę. No a teraz, ile jest punktów różnicy? 8 punktów różnicy, to jest jeszcze do odrobienia, spokojnie. Tylko strasznie dużo trójek rzucają dzisiaj, muszę powiedzieć, nasi przeciwnicy. O! I jest! Pięknie! I do tylko do 5 udało nam się załatwić różnicę, ładna akcja. I nie trafia. No dobra, zobaczmy asystę gry. Na razie nie wygląda to jakoś pięknie i będzie ciężko cokolwiek tutaj zmienić, ale 15 punktów różnicy jak wszedłem w trzeciej kwarcie było za dużo. State Farm assist of the game, no na pewno nie moja. Zaczynamy. Pekovic. No i asysta dla nas. Love, asysta, ładny rzut. No i za 2. Love, proszę. Jest, asysta. Put the schedule with the kinds of pressure of travel and tough opponents throughout the season. Oh. It's always good. Whoa, double move. This run probably just a case of too little too late. But at least they're still going after it and playing. Lillard up top. Oh, zablokowany. Jeszcze na sam koniec. Brewer. And here is Brewer. No. Nie, dobra, Martin. No i zaraz kończymy. No dobra, 96-77 niestety przegrywamy, ale co jest dla mnie ważniejsze, wygrywam z Ellisem w naszym wyzwaniu. No i zobaczymy, ile dostaniemy razem VC, bo dużo dość zaliczyłem dzisiaj. Nie był to może najlepszy występ, ale najgorszy też na pewno nie. No i 312 łącznie VC, zatem jestem dobry występ, ocena B-, 4 powtórki i 2 dynamiczne cele zaliczone. Następnego dnia w domu. Hey, why you looking like that? Well, you know that business deal you kicked down a while back? Yeah, why? I did a little investigating, and apparently those guys barely got started on that movie. Best I can tell, the whole project just fell apart soon after you met with them. It's a tough break, man. No, czyli ten film, który zainwestowaliśmy, poszedł się paść. So that's it? All my money's just gone like that? Yeah, pretty much, man. You gotta be careful where you invest your money. Just keep that in mind next time one of these deals come around, all right? No, następnym razem już na pewno na tym nie zgodzę.
All that money? Wow. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze przeczytajmy, co ma Jackson Ellis do powiedzenia. Truth, Jacob is the best scorer in the league. I learned so much just from watching him. I'm off to go study more of his film right now. Czyli po prostu wyzwanie. Oczywiście wyzwanie musiał spełnić, bo przegrał. No i to tyle. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie wrócić już za 2 dni. Trzymajcie się. Na razie.